Tę rozmowę emitujemy w kilka dni po zakończeniu spotkania wieńczącego sezon 2023-2024 w Orlen Ekstralidze z udziałem rekordzistek i szczecińskiej Pogoni, które tu przy startowej sięgnęły ostatecznie po Mistrzostwo Polski. A pytanie do trenera Bielszczanek, takie oto, jak to jest grać jeden jedyny bezstresowy mecz w sezonie? No na pewno przyjemnie było nam podejść dzisiaj do tego spotkania. Jedynie czego mogliśmy żałować na przestrzeni całego sezonu, że tego celu w postaci zdobycia 20 punktów, bo taki cel sobie postawiliśmy przed sezonem, nie udało się domknąć, ale cieszymy się z tego, że to co wywalczyliśmy na boisku pozwoli nam pozostać w elicie na kolejny sezon. Ten sezon kosztował więcej zdrowia psychicznego czy fizycznego? Mnie osobiście? Też. Mnie osobiście myślę psychicznego bardziej. Trudny sezon za nami. Myślę, że takie dysproporcje, jakie występują między nami, a tymi szczególnie czołowymi drużynami Ekstraligi, no, są widoczne gołym okiem w starciach z nami. Mam tu na myśli motorykę, fizyczność, która w przypadku tych seniorskich drużyn no, góruje nad nami. Natomiast no, jeszcze raz podkreślę, cieszę się, że udało nam się przedłużyć te występy na poziomie Ekstraligi o kolejny sezon. Skupmy się przez moment na wiosennej części rywalizacji. Czy kluczowym chyba de facto był zwycięski mecz w Łęcznej, 1-0 z perspektywy bielskiego rekordu? Zgadza się. W tamtym meczu zagwarantowaliśmy sobie pozostanie na poziomie ekstraklasy. Natomiast ja osobiście żałuję trochę, że tych punktów jednak nie udało nam się zdobyć więcej, bo kilka spotkań było takich, gdzie uważam, że powinniśmy zapunktować. Czyli co zmieni się wśród Bielszczanek, wśród Biało-Zielonych na dystansie najbliższych, powiedzmy, tygodni? No, najbliższe tygodnie myślę, że zmieni to, że dziewczyny w końcu odpoczną. Od tego uważam, że brakowało mocno, szczególnie w przypadku tych młodych dziewczyn, które grają w drużynach narodowych. Były mocniej obciążane i tutaj szczególnie powroty, jak choćby Igi Witkowskiej czy Magdy Biekarskiej po zakończonych Mistrzostwach Europy, było widać duże obciążenie fizyczne i psychiczne po powrocie do klubu. Ja wiem, że jeszcze trwają wakacje, urlopy i tak dalej, ale w zarysie choćby, jak będą wyglądać przygotowania do nowych rozgrywek? Od 1 lipca na pewno już wrócimy do treningów. Mamy zaplanowane 5 gier kontrolnych. Chcemy się dobrze przygotować. Na pewno czekają nas też drobne zmiany, jeżeli chodzi o personalia. Kilka dziewcząt nas opuści. Chcielibyśmy około 4 dziewczyn dołączyć w ich miejsce do tej drużyny. No takich myślę przede wszystkim, które będą w stanie wnieść trochę więcej doświadczenia. Odpoczynku zatem i dzięki za sezon. Bardzo dziękujemy.